No cześć, dzień dobry wieczór. Ja dzisiaj z Morza Rumianków i jest praktycznie samo południe, więc jestem w kapeluszu. To Morze Rumianków jest niedaleko mojego domu. Naprawdę sporo tego jest tutaj, tego kwiecia najróżniejszego. No, taka pełna obfitość. U mnie na osiedlu tutaj gdzieniegdzie są jakieś budowy, gdzieś coś strzelają, może przejechać samochód, bo niedaleko drogi sobie siedzę. No ale mam nadzieję, że nic nam dzisiaj nie będzie przeszkadzać w naszej chwili uważności wakacyjnej. Motylki tu latają, jak fajnie. No i cóż. Może, słuchajcie, zanim zacznę jeszcze czytać fragment ze Złotej Księgi Saint-Germain, to tak powiem, że odniosę się do jednego komentarza, który gdzieś tam pod jednym z poprzednich filmów zobaczyłam. Dwa słowa. Konkrety, dziewczyno. Kochani, na tym kanale rzadko kiedy będzie mega konkretnie. Bo kiedy dostajesz konkrety i dostajesz konkretną receptę na coś, rozwiązanie czegoś, konkretny punkt widzenia, to jak najbardziej, to jest przydatne, fajne. Potrzebujemy takich konkretów w życiu bardzo często, takiej męskiej energii. Ale z drugiej strony brak konkretu wymusza na tobie jako słuchaczu potrzebę własnego myślenia, własnej interpretacji, własnej refleksji. I o tym jest cały ten cykl Chwile Uważności, gdzie być może nawet będzie filmik o tym, że tylko siedzimy w ciszy, słuchając siebie i swojego serca i robiąc oddech Ujjayi na przykład. Konkretem nie będzie również dla ciebie, dla was, jak indywidualna sesja hipnoterapii czyjejś. Ponieważ jest to tylko i wyłącznie punkt widzenia, doświadczenie danej osoby, a nie twoje własne. I to jest znowu to, o czym ja mówię, nie? Żeby samemu uczyć się wchodzenia w trans, samemu robić mindfulness, samemu doświadczać hipnozy, medytacji, jakichkolwiek warsztatów rozwojowych, tak, które poczujecie, ale właśnie samemu. Kiedy dostajesz konkrety, to dostajesz rozwiązanie z drugiej ręki. Rozumiesz? I wierzysz na słowo, że tylko tak jest właściwie. I tylko takie rozwiązanie jest korzystne na ten moment. I to jest bardzo męska energia, w której my jesteśmy i działamy, jesteśmy zmuszeni do działania na co dzień, żeby zapłacić rachunki, żeby jechać samochodem, żeby coś policzyć, żeby konkretnie do celu gdzieś zmierzyć. I co ciekawe, ten komentarz napisała mi kobieta. Przynajmniej pseudonim na to wskazywał. Więc tym bardziej takie moje zawołanie do nas kobiet. Na ile my sobie pozwalamy właśnie kompletnie bez celu, niekonkretnie i bez żadnej mety się zatrzymać. Na ile my sobie pozwalamy po prostu być,
Przecież tyle razy, to nawet w sesjach hipnozy ludzie mówili, słyszeliście to na pewno nie raz. Jeżeli słuchaliście sesji hipnozy dostępnych na moim kanale, czy nawet na innych kanałach, nie, o tym jest mowa. Wystarczy być, doświadczać oddechu, nieba pięknego, motyli, kwiatów. O tym to wszystko jest. Tu nie ma być konkretnie, tu nie ma być do mety. Obie energie, i męska, i żeńska, są bardzo potrzebne. I obie te energie są naszym zasobem. Tak mniej więcej naturalnie i korzystnie jest, kiedy kobieta ma w sobie, w swojej istocie, około 70% takiej energii kobiecej, 30% męskiej. I odwrotnie, mężczyzna, męski mężczyzna ma w sobie 70% tej męskiej energii, silnej, konkretnej, działającej do celu i 30% tej kobiecej, tej romantycznej, doceniającej piękno, potrafiącej się relaksować, miękkiej. Ja, słuchajcie, nawet jak w pewnym okresie swojego życia trafiłam na długie zwolnienie lekarskie, to złapałam się na tym, że przez pierwsze 2 miesiące ja nadal byłam w działaniu. Nadal trzeba było produktywnie. Najlepiej nawet spać produktywnie i mieć świadome sny i zapisywać. Są wakacje. Jest przepiękna, ciepła pogoda słoneczna. Są piękne rumianki w koło i motyle, i ciepła woda. Doceniaj to, co jest, tak po prostu. I nie zmuszaj się do tego, że musi być zawsze produktywnie. Daj sobie luz. Zaopiekuj w sobie to wewnętrzne dziecko, o którym się wszędzie mówi, to takie modne. Czy wewnętrzne dziecko potrzebuje konkretnie i produktywnie i coś osiągnąć, i coś udowodnić? Naprawdę? Oj, no i widzę, że nawet nie zaczęłam czytać książki z tego morza rumianków jeszcze. Niech konkretem będzie świadomy oddech Ujjayi, na przykład, o którym wspominałam dzień wcześniej. Jeśli nie słyszałaś, nie słyszałeś, to zapraszam Cię do tego poprzedniego nagrania. Tam było trochę bardziej konkretnie, mam nadzieję. Te 30% męskie w końcu. Nawet tą technologię, na której tutaj nagrywam, trzeba jakoś ogarnąć. Okej. Pozdrawiam Ciebie bardzo cieplutko z tej słonecznej polany rumiankowej i słyszymy się jutro. Znowu nie poczytałam książki. Jutro będzie czytane. Pozdrawiam.